Nie było tam miejsca dla Boga. I nie wierzyłem w Boga. Udowodniałem sobie to, jakby to śmiesznie brzmiało. Byłem przekonany, że nie ma Boga, tak? Czytałem różne książki filozoficzne, czy pseudonaukowe, psychologiczne i utwierdzałem się przez to, że nie ma Boga. Tak? Na pytanie, czy wierzę, to z samą stanowczością mówiłem, nie, no, śmiałem się z ludzi, w ogóle Bóg, że jest jakiś stwórca, to no, śmiałem się z nim po prostu. Życie toczyło się dalej i w moim życiu pojawiły się fajne perspektywy na rozwój, na poprawę sytuacji finansowej, materialnej, szczególnie finansowej, tak? I wszystko toczyło się pięknie, wszystko leciało świetnie, bo po prostu jak to mówi świat, żyć nie umierasz, tak? Z jednej strony pieniądze, z drugiej, ale powiem wam, że nagle wszystko zmieniło kierunek. Nagle zaczęły pojawiać się problemy, małe, większe, coraz większe, coraz ogromne. I to było dziwne, że te problemy nawarstwiały się w tempie błyskawicznym. Po prostu nagle ogromne problemy finansowe, ogromne problemy rodzinne, w końcu problemy w małżeństwie. Doszło do separacji i rozwód tak naprawdę już wisiał na cienkim włosku. Z osoby otwartej, wtedy śmiałej, odważnej, idącej twardo przez życie, zacząłem się wycofywać. Zacząłem zamykać się pomału, jak ja mówię, w takim moim świecie bezradności i stresu. Walczyłem z tym, próbowałem, ale cały czas przegrywałem, nie dawałem prawdy. I w końcu nastąpił zgon mojej psychiki. Całkowicie podupadłem, wpadłem w bardzo ciężką depresję. Nie miałem ochoty nikogo widzieć, nikogo słyszeć. Niechętnie to leżał ten cały dzień i nic nie robił. Wszystkich za to obwiniałem. I wszystko, ale tylko nie siebie. Dziękuję bardzo Bogu za mojego synka, bo jakoś dzięki niemu się tego pamiętałem i wpadłem do alkoholizmu. Nie potrafiłem się pewnie znaleźć, nie mogłem spać, jeśli najpierw nie wypiłem. Nie miałem nocy przez pana bez alkoholu. Wszystko straciło sens. Życie tak naprawdę nie miało sensu, nie miało żadnego. Czułem się jak wrak, po prostu jak wrak. Dlatego doszły myśli samobójcze, nawet jedna, dzięki Bogu nieudana próba. Tak bym się tym uchronił i powiem wam, że w całym tym chaosie, w całej tej ciemności jakoś wtedy mój syn, właśnie 7-letni. Jeszcze to było straszne, że przed nim grałem cały czas. Taką rolę przed nim odgrywałem, maskę zakładałem, że jest wszystko okej. Okay. Chciałem, żeby on widział to we mnie, to jeszcze bardziej mi przygnębiało i ze zdwojoną siłą przychodziło, kiedy byłem samotności, tak? To całkowicie mi to przybijało, kiedy patrzyłem na niego, kiedy myślę, że jest wszystko okej, okay, a jak gram, to i on zaczął mnie, nie byliśmy rodziną religijną, nigdy nie wierzył w Boga, nie chodziliśmy do kościoła, nic z tych rzeczy. I on zaczął mi nagle, nie stąd, nie zowąd, mówić o Bogu, opowiadać. Nie w sensie, żeby go znał, ale po prostu na swój sposób opowiadał i zaczął kogoś mnie pytać, czy jest Bóg, czy to, czy tamto. Robił to wręcz na tarczywie, każdego dnia. Nie powiem, zmuszało mnie to do refleksji, do rozmyślań, ale jakoś nie potrafiłem mu. Z całym tym moim przekonaniem miałem jakąś blokadę. Nie chciałem mu powiedzieć, że nie mam Boga. Nie chciałem mu tego powiedzieć. To jego natarczyłość, te pytania zmuszały mnie do refleksji i rozmyślałem o tym, ale chustka, którą miałem w sobie całe dno, utwierdzała mnie w przekonaniu, że nie ma nikogo nade mną i nikt tego nie kontroluje. Jestem sam w tym świecie. I powiem wam, że wtedy w tej ruinie, na tej ciemnej drodze, w tym całym bagnie, zajaśniało światło. Na mojej drodze wtedy stanął Pan Jezus Chrystus. Nikt mi nie opowiadał o Bogu. Nigdy nie poznałem nikogo, tak jak ja teraz chcę wam tutaj powiedzieć Ewangelię. Nikt mi nie opowiadał Ewangelii, nic o tym nie wiedziałem. Nie słyszałem o Jezusie Chrystusie, o dobrej nowinie, jaka jest o ratunku, który mam w nim. Ale zacząłem czytać. Może nie jestem nic wielkiego, skoro ten zaczął czytać, no normalnie. Ale biorąc pod uwagę mój stan wtedy i moje podejście, jakie miałem wcześniej do Boga i do wiary, to było dla mnie cud, że nie wiem, zacząłem po prostu to czytać i powiem wam, że to nie tyle, że zacząłem czytać, ale to był niesamowity ból czytania, jakby mnie coś parło, jakby mi coś kazało czytać. I pamiętam, że wtedy czytałem Ewangelię Jana. Chociaż nie znałem Biblii, tam jest dużo ksiąg, prawda? Ale jakoś zwróciłem się do tej Ewangelii. Niesamowite jest to, że właśnie ona opowiada nam o Jezusie Chrystusie, który jest Synem Bożym, który jest Bogiem wcielonym, który przyszedł do nas, aby nas ratować, aby nas uzdrowić. I powiem wam,
że niesamowite też było to, że czytając, nie była to dla mnie tak jakby martwa literatura, opowieść, jakaś książka, ale czułem, że te słowa są jakby do mnie. Czułem, jakby to było żywe Boże Słowo. Powiem wam, że pierwszy raz od wielu, wielu miesięcy poczułem pokój. Prawdziwy, błogi pokój, o którym mogę tylko pomarzyć. Wewnętrzny pokój, ulgę, wszystko ze mnie zeszło. Tak jak taki balon napompowany zaraz pęknie od tego, co było we mnie nagromadzone, tak wszystko ze mnie zeszło. Niesamowita ulga, powiem wam, i zarazem radość, że wszystko się odwróciło. Teraz chciałem znowu biec do wszystkich i się tym dzielić. Zobaczyłem swoje dwie natury, swoją cielesną naturę i duchową. Bóg otworzył mi oczy na mój grzech. Zobaczyłem nie to, że to bagno całe jest z zewnątrz, ale jest ze mnie. Zobaczyłem mój egoizm, zobaczyłem moją pychę. Zobaczyłem moją dumę, moje ja, moją fałszywość. Zobaczyłem się, jak traktowałem innych ludzi. Zobaczyłem, jak często powiedziałem sobie na złe. I w tym wszystkim przyszedł też ogromny żal. I z łzami w oczach wtedy zrozumiałem, co Jezus Chrystus zrobił dla mnie na krzyżu. Powiem wam, że poczułem się tak, jakby się narodził na nowo. Wtedy tego nie rozumiałem, ale Jezus Chrystus powiedział, że nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego, jeśli nie narodzi się na nowo. Każdy, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa z zaufaniem, oddając mu swoje życie, kładąc wszystko na jego ręce, oddając mu swoją wolę, Bóg takiego człowieka zgadza na nowo. Jesteśmy martwi w swoich grzechach, martwi w głowie. To się stało wtedy ze mną, chociaż ja wtedy nie rozumiałem. Zacząłem inaczej patrzeć na cały świat, na bliźnich, na wszystko po prostu. Te problemy, które wcześniej miały dla mnie takie znaczenie, nagle spojrzałem na nie z innej perspektywy, zobaczyłem, że one nie mają takiego znaczenia, tylko ja im tak nadawałem. I nie jest tak, że nagle wszystko, prawda, że kolorowo się stało piękne jak w bajce. Nie, problemy były, problemy są i będą. Taki jest ten świat, ale te problemy i utrapienia tego świata są niczym porównując z tego pokoju, jakiego do tej pory mam w sercu, w Chrystusie. Pokoju tego, uwierzcie, nikt ani nic nie może wam dać z tego świata. Choćby te miliony dolarów, jak mówię w życiu. Powiem wam, depresja zniknęła, po prostu zniknęła. Miejsce negatywnych myśli, miejsce złych emocji, pojawiła się miłość. Tamtej pory każdy dzień jest drogą za Panem Jezusem. Nie jest to łatwa droga, jest to wąska droga, ale jest jedyną i prawdziwą drogą. Jezus Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. 4 lata po moim nawróceniu Bóg wysłuchał moich modlitw i począł moją żonę, co było dla mnie. Nie czuję się tego jak ja, to dla mnie niemożliwe. Bóg poskładał moją rodzinę całość, z tego chaosu zrobił porządek. Ten świat chciał wszystko zniszczyć, on wszystko poskłada. Na tym świecie miałem wielu doradców, ale tylko on mnie miał. Tylko on się rozrostował. I powiem wam, że prawda jest taka, że tak, Bóg chce dla mówić, że to ma wspaniałe myśli, że mam wspaniały plan dla naszego życia. Że czasami nie rozumiemy tego, co się dzieje, tak? Ale Słowo Boże mówi, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. I kochani, w tym wszystkim chciałbym wam powiedzieć tak naprawdę to, co najważniejsze, czyli dobrą wiadomość, dobrą nowinę, Ewangelię, dobrą wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, Bóg wszystko stworzył dobre i wspaniałe. Bóg stworzył wszystko dobre dla nas. Bóg stworzył nas, ludzi, na swój obraz, swoje podobieństwo, jak wiemy. Stworzył nas, myśmy żyli z Nim w bliskiej relacji, w bliskiej społeczności, w bliskiej więzi. Ale stworzył nas też wolnymi. Nie stworzył nas maszynami, które mają go wierzyć i koniec. Nie, dał nam wolny wybór. Człowiek tej wolności nie wybrał Bożej woli, wybrał swoją wolę, wybrał swoją dumę, swoją pychę, swoje ja. Wybrał swoją drogę, nie Bożą drogę. Dał się zwieść. Odszedł od Boga. W ten sposób na świat przyszedł grzech. Ludzie różnie pojmują grzech, to jest takie, się przyjęło kłamstwo i tak dalej. Grzech jest ogólnie nieposłuszeństwem wobec Boga, buntem. I grzech stworzył przepaść między nami a Bogiem. Przepaść, której nie jesteśmy w stanie sami siebie przekroczyć. Ponieważ cała nasza natura, nasze serce, nasz umysł, wszystko jest skażone.
ani religijność, ani chodzenie do kościoła, ani nasze jak najwspanialsze dobre uczynki moralne, nic nie jest w stanie przekroczyć tej przepaści, bo jesteśmy martwi duchowo tak naprawdę. Ale Bóg jest sprawiedliwy i Bóg jest święty. Prawdziwie sprawiedliwy, nie tak sprawiedliwy jak sądy tutaj na ziemi, które są przekupne. Jest czystą, prawdziwą sprawiedliwością i nie może mu od tak po prostu przebaczyć. Nie może przyjąć do siebie, skoro jest święty, grzesznika, ale mieć z nim społeczność. Ponieważ Bóg nie może robić nic wbrew swojej naturze. Ale powiem wam, że najwspanialsze jest to, że Bóg jest miłością. Jest najpiękniejszą miłością, jakiej można doświadczyć. I On wiedział, że my nie możemy nic zrobić. I to On wyciągnął do nas rękę. On tak nas umiłował, że dał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo śmierć nie jest naturalnym stanem. Śmierć przyszła wraz z grzechem. Bóg, człowiek był stworzony, aby żyć wiecznie. Ale przyszła śmierć, zarówno śmierć fizyczna, jak i duchowa. Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus Chrystus, Boży Syn, umiłowany Boży Syn, sam Bóg wcielony do sobie swojego Syna, przyszedł do swojego stworzenia. Przyszedł do swojej własności, przyszedł na ten świat, przyszedł do człowieka. Przyszedł po to, aby nam siebie objawić. Jezus pokazał nam, co znaczy prawdziwie być człowiekiem. Przyszedł po to, żeby nas radować. Jezus Chrystus wziął wszystkie nasze grzechy, nasze upadki, wziął naszą winę i na krzyżu zapłacił karę, na którą my wszyscy, ja i wy, każdy człowiek zasługiwał. Cały Boży gniew, który powinien spaść na nasze głowy, spadł na Jego głowę. Zrobił to dla nas. Zmartwychwstał. Trzeciego dnia Bóg zbudził go z martwych. To jest fakt. Zmartwychwstał i teraz każdy z nas może przyjść do Niego. Po pamiętaniu i wierze w Niego otrzymać życie wieczne. Wspaniały Boży dar, to jest za darmo. Bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. Najlepszy człowiek, jaki chodził po tej ziemi, idealny, najlepszy, umarł za nas. Toż upadamy co sekundę. Bezgrzeczny, wziął nasze grzechy. Przyjął karę, na którą my zasługiwaliśmy. To tak jakbyś siedział w sądzie, skazany na karę śmierci. Sędzia przybija werdykt, nagle wchodzi ktoś i mówi, ja to wezmę. Ja będę za niego, ja on za niego. To zrobił Jezus dla mnie. Chcę wam tylko powiedzieć to, że ja was nie przekonam do niczego, wiadomo, nie jestem tego. Jestem tego, żeby się tylko z wami podzielić. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli ustami swoimi wyznać Jezusa Pana, że jeśli sercem swoim uwierzyć, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będzie. I Słowo Boże mówi, że ten, kto wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie będzie zawstydzony. Bo Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie. Słowo Boże mówi prawdę. Każdy prosto sprawdził się w 100%. Przyjdzie powtórnie, ale tym razem jako sędzia. Dlatego, jeśli dotyka Bóg twojego serca, jeśli gdzieś czujesz w sercu tę tęsknotę, proszę cię, zawołaj do Niego. Przyjdź, jeśli chcesz przyjść do nas później, pomodlimy się z Tobą. Ale oddaj swoje życie Jezusowi. Oddaj, nie mówię, że wszystkie problemy znikną, ale zaczniesz żyć zgodnie z Bożą wolą, zaczniesz żyć w posłuszeństwie Jemu. Oddaj stery Jemu swojego życia, nie kieruj sam swojego życia. Nie wierz mi, mówię Słowo Boże. To wszystko się zmienia. Najważniejsze to, że będziesz miał życie wieczne, że będziesz żył z nadzieją. Nie z tym, że to wszystko, co jest tutaj, jest ostatecznością. Nie. To jest tylko droga do wspaniałego nieba. Do wspaniałego domu, nieskalanego grzechem, śmiercią, chorobą, płaczem, alkoholizmem. Tam, gdzie nie ma płaczu. Tam, gdzie jest Bóg i blisko relacja z Nim. Powiem wam tylko, że Jezus Chrystus umiłował was najwspanialszą, najcudowniejszą, najdoskonalszą miłością. Jezus Chrystus umarł, abyście wy mogli żyć. W Jego śmierci jest życie. W Jego krwi jest usprawiedliwienie, przebaczenie. Przyjdź do Jezusa. Dziękuję wam, kochani. Niech Bóg was błogosławi. Będę się za was modlił, aby Bóg was pociągnął. Amen. Dziękuję. Panie drodzy, proszę. Mogę zapytać? Jasne. Dobry czas. Powiedziałeś przed chwilą, że śmierć jest karą za nasze grzechy, tak? A nagrodą jest życie wieczne.
z grzechem pierwotnym, bo ja to dobrze rozumiem, zdaję sobie sprawę i ona umiera, tak? Mhm. Czy ja dobrze rozumiem, że ona umiera za grzechy swojej matki? Nie. Nie. A skąd taki wniosek na przykład wyciągnąłeś? Słuchaj, u siebie teraz. No bo chodzi o to, że dziecko zaraz umiera, powiedzmy, po porodzie, tak? Nie chodzi o to, widzisz, chodzi o to, że chodzi o naszą naturę. Nie chodzi o to, że widzisz, możemy się porównać tak, że nie jestem jak Hitler na przykład, nie? Że nie zrobiłem tego, to już się uważają za moralnie dobry. Ale nie chodzi o to, co my zrobiliśmy, ale chodzi o naszą całą naturę, że jako dzieci Bóg stworzył nas na swój obraz. Później, kiedy człowiek odszedł od Boga, jak czytamy w Biblii, ludzie już nie byli na obraz Boży, ludzie nie byli na obraz Boga, ale na obraz człowieka, na obraz Adama. Tak jak Słowo Boże mówi, że przez jednego człowieka przyszła śmierć na świat, a przez drugiego, przez Jezusa przyszła sprawiedliwość, posłuszeństwo. Także chodzi o całą naszą naturę, że rodzimy się, dziedziczymy to po prostu. Jakby pierwsi ludzie i tak dalej do nas, prawda? Mamy tą naturę, dziedziczymy tą skażoną naturę, że jesteśmy w sensie takim, że jesteśmy zdolni do każdego zła. Jesteśmy zdolni do każdego zła. To jest najstraszniejsze, że Bóg jest dobry, a my jesteśmy źli. To jest ten paradoks. Jak mówisz o tym dziecku, nie, ono nie umiera za grzechy niczyje, tak? Śmierć przyszła przez grzech. Bóg stworzył nas, abyśmy żyli wiecznie. I to życie wieczne odzyskujemy z duchowej strony w Jezusie Chrystusie. Ale nadal mamy te swoje ciała, tak? Dlatego przy przyjściu, mamy napisane, przy przyjściu Jezusa Chrystusa zostaniemy zmartwychwzbudzeni. Nasze ciało zostało przemienione, tak jak ciało Jezusa Chrystusa zostało przemienione. To ciało niebiańskie. I takie ciała będziemy mieli, które będą niezniszczalne. Bo krew i ciało nie może udzielić się w Królestwa Niebieskiego. Znaczy nie jest tym czyja wina. Nie jest tym czyja wina, tylko chodzi tylko o zdanie sobie sprawy z tego, że odziedziczyliśmy tą naturę. Jesteśmy tak naprawdę źli w oczach Boga i nasze najlepsze uczynki, jakie byśmy mieli jeszcze wypowiadać, nie usprawiedliwią nas. Jezus wiada nas. Wszystko za nas. Jakby, troszkę tak w skrócie powiem, nie, że zobacz, czy a propos tych dzieci, czy znasz dziecko, które trzeba uczyć, żeby było niegrzeszne? Wszystkie dzieci trzeba uczyć, żeby były grzeszne. Dlaczego? Ja mam trójkę dzieci, 4 lata, 2 lata i 8 miesięcy, nie? Zostaw mnie na minutę, odwróć się, nie? A zobaczysz, jak się przedstawiam wszystko dobre dla mnie, czy potrafią bić, nie? Jak potrafią się za włosy szarpać? Nigdy jej tego nie uczyłem. One to mają w swoim sercu, człowiek z natury, jakby rodzi się stworzony do zła, nie? Zobaczcie, jak byście oglądali filmy o zbrodniarzach wojennych. Ja jestem tak troszkę pasjonatem II wojny światowej, nie? Ci największy zbrodniarze, oni mieli wokół siebie rodzinę, kochają, oni dbali o swoich, życzyli im jak najlepiej, nie? A jednocześnie bez zgrubnienia opisywali drogi na tysiące osób jednocześnie, nie? I człowiek ma, a jakbyś ich spytał później, dlaczego oni nawet nie wiedzieli. Jest taki film Geneza Zła o tym, jak łatwo SS-manom przyszło rozstrzeliwać ludzi, nie? Po prostu dzielili tych SS-manów na małe grupki po części odpowiedzialności, brali im mózgi, nie? I trafiali na podatny grunt, nie? Każdy z was jest w stanie zabić człowieka, jeżeli by znieśli odpowiedzialność dla wyroku, nie? Zobaczcie, ile razy w swoim sercu, nie? Nazwaliście kogoś ty K, ty H, ty T. Tak jakby go mordowało. Nasze serce, nie? Jest od urodzenia zdolne do złych rzeczy i jak mówię o dzieciach, dzieci nie trzeba uczyć, żeby one były niegrzeczne. Ja nie spotkałem się dziecka, hej, idź coś złego, idź tam tego, nie? Raczej w drugą stronę, bo mamy już od dziecka tendencję do bycia złym. A jeżeli, to jak pytasz o dziecko, jakby umarło, czy one pójdzie, nie, jest tak w Biblii napisane, że świętość rodziców, czyli nasze życie otacza je bezpieczeństwo i opieki, że jeżeli nasze dziecko umarło, one pójdzie do nieba, chyba że stanie się już grzesznikiem, wypadkiem, nie, wpierającym się w ogóle, nie. I tak naprawdę ja, jako kapłan mojego domu, tak mówi Biblia, nie, otaczam opiekę duchową nad moją rodziną, to ja jeżeli coś by się stało, i się nic nie stanie, nie. Dlatego zachęcamy was, jak mówimy, do lektury Biblii, ponieważ szczególnie naszej polskiej tradycji jest dużo przekonań, tradycji, które tak naprawdę są sprzeczne z Biblią, z tym, co Bóg nam mówi. Ja wiem, czego Bóg chce, wiecie? Nie wiem, czy odpowiedzieliśmy na twoje pytania? Przez troszkę? Troszkę tak. Troszkę tak. Resztę Biblia bym powiedział. Damy po spotkaniu każdą z was do przeczytania, nie? Zobaczycie sami, wiecie? Ja kiedy byłem jeszcze w więzieniu, kiedy na ulicy byłem, ja nie szłem grać, nie? Ja szłem do pracy. Tam była praca. Ja brałem dusz, ja brałem tam czasami też płytę z pistoletem, nie? Brałem śrubokręt, to było moje narzędzie pracy, bo ja się okradałem auta z rady. Kurwa, hajs z tego było. Jakbyście mi powiedzieli, że ja to by się mam śmiał. Ja szedłem do pracy, nie? Dopiero kiedy zacząłem czytać Biblię, w Biblii jest napisane nie kradnij. Przyszło do mnie, że kradzież jest kradzieżą.
tak wysoko azymut przestawiony moralny, że dla mnie zło jest współpracą. I tak niestety w naszej polskiej kulturze dużo rzeczy jest, nie? Wypij, nikt nie widzi. Weź ukradniesz, nic nie złapie, nie? A jednocześnie potrafimy, zobaczcie, nie? Potrafimy kraść, potrafimy bluzić człowiek na człowieka i iść niedzielę do kościoła i modlić. I wyjść i to samo. I bycie w kościele nas naprawdę nie zmienia, nie? I to, jak sobie wyobrażamy Boga, nie? To wcale nie świadczy o tym, że to jest prawda. I kiedy ja zacząłem, jak każdy z nas czytać Biblię, zobaczył takie priorytety, których po prostu nie ma, nie? Więc dlatego mówimy wam, nie mówimy wam o kościołach, mówimy wam o żywym Chrystusie, o żywym Bogu. Zobaczcie, Sebek tutaj powiedział coś takiego, że dopada do depresja, że serce człowieka zdolne do całego zła. Pamiętacie o tym człowieku, co 4 miliony ukradł, nie? To już taka pierwsza wskazówka, dlaczego on tam zrobił. Sebastian z grubego C, tak bardzo wysoko podniósł po dzisiejszej rozmowie. A teraz posłuchajcie Irka. Irek był tutaj pacjentem, nie? On opowiadał swoją historię, jak tu trafił i jak wyszedł, jak dzisiaj żyje. Irek, chodź.